I tutaj jest ten drugi kluczyk jest zablokowany. Jeszcze raz go szczytam. Tu są jego dane, do czego był zablokowany, tu jest numer WIN i tak dalej. I teraz odpalimy to. BMW seria 5 w układzie. Tu mamy schemat połączeń. Jak podłączyć, co trzeba. No jak widzicie, tutaj jest zielony, tutaj jest żółty. U mnie jest na odwrót. Także zobaczymy, czy to zadziała. I teraz tak, nie działa odczytywania, nic, zresztą tutaj w opisie pisze, że trzeba wczytać plik z folderu F. Trzeba wczytać ten plik, który się znajduje w tym folderze Renew i tak dalej, czyli wchodzimy w to, wybieramy ten plik, który mamy Renew zrobić do opilota z F serii 868. Wybieramy to, dajemy otwórz, plik mamy załadowany, teraz dajemy programuj. No i powinno zaprogramować, operacja zakończona sukcesem. Tam na niektórych filmikach widziałem na YouTubie, to ludzie tam różne cuda robią, że to nie chodzi, że coś, czegoś tam nie mogą zrobić. Teraz jak będziemy go chcieli odczytać, to nie damy rady go odczytać, bo on jest zablokowany. Także tutaj jest opcja tylko odnawiania i to się odnawia i tyle. Nic się więcej nie robi. I teraz tą płytkę Wam pokażę w aplikacji. Klonowanie, odczytywanie i jak widać jest odblokowany PCF7945P, częstotliwość i już winu nie ma, czyli nie jest zakodowany do auta. Można to zrobić na różne sposoby, można plikiem, można nie wiem dlaczego tam ta, bo to nie jest oryginalny kluczyk BMW, to jest taki kupiony na, no niby piszą, że to jest na stronie VVDI, że to jest oryginalna płytka, ale ta płytka nie jest oryginalna tak jak w oryginalnym kluczyku. Ale tamta płytka nie chciała mi w ten sposób pójść, dlatego pokazałem ten pierwszy film, jak to zrobić z plikiem, który osobno wgrywamy, po prostu dwa pliki z osobna jakby. A tutaj w automacie ta płytka akurat poszła, chociaż to są niby te same płytki. Nie wiem, od czego to zależy, może to jest, tutaj jest procesor. Może będzie widać. Nie widać. 794. 9. Moment, może się wyostrzy. No nie wyostrzy się. W każdym bądź razie może tak się wyostrzy. Siedem, dziewięć, cztery, pięć. W każdym bądź razie tak to wygląda. Pilot jest odnowiony. Zaraz sprawdzimy, czy częstotliwość jest taka, jak trzeba, czy po prostu jak go złożę, czy to
będzie szczytywało i wszystko jest poprawne, także polecam kupować kluczyki używane, oryginalne i odnawiać jak się da.